Cześć, z tej strony Evil i witam was w pierwszym odcinku Igrzysk na moim kanale. Okej, ruszyliśmy. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać te igrzyska, bo są to pierwsze igrzyska na moim kanale, jak już wcześniej mówiłem. Widzę, że jakiś koleś biegnie obok mnie. Mam nadzieję, że pierwszy dolecę do skrzynek i wszystkie pozbieram. Szczerze mówiąc, znam tylko jedną możliwość podążania po te skrzynki, także za dużej różnicy tutaj nie będzie. Mamy mieczyk, nie mamy mieczyka. Fuck! Może być teraz ciężko. A kurde, myślałem, że podniosłem ten mieczyk, szkoda. Ale mam nadzieję, że zaraz uda nam się coś innego też równie cennego zdobyć. Tam widzę, że jakiś inny gościu też biegnie. W tą samą stronę, w którą chciałem biec ja. Chyba coś za mną właśnie jest, ale nie chcę się odwracać. Boję się, że mnie zaatakuje. Samy. Teraz mogę spojrzeć w tył. Dobra, nikogo nie ma. Kolejna skrzynka jest tam, także właściwie się do niej kieruję. Zjemy sobie później steaka, ale jak na razie nie jest tam to niezbędne do przeżycia. Wyłączył mi się speedik. Fakt, spadłem. Ojej. Myślałem, że coś tutaj jest. No znowu, no nie. Ale peszek. Same jedzonko, kurde, szkoda. Mamy w całe, mamy. Zjemy jabłuszko i biegniemy do następnych skrzynek. W pobliżu są cztery skrzynki z tego co się orientuję i wiem, że do jednej na pewno lubi bardzo przechodzić negatyw. Mam nadzieję, że teraz go wyprzedzę. Ale nic, zobaczymy. No kurde, cały czas nie mam miecza. To nie jest zbyt obiecujące. O, widzę, że chyba negatyw też nagrywa. Będzie ciekawie. O, jest, ale fajnie. Jak się cieszę, mam fajny mieczek. Spodenki już sobie mogę założyć, dodać tutaj. I okej, już mogę powiedzieć, że jestem w miarę bezpieczny. O, drugi mieczek. Zrobimy taki mały cyk, że ludzie będą myśleli, że mam. Że mam zwykły drewniany, a się okaże, że mam jednak żelazny. Teraz by się przydało, żeby tu negatyw był. Fajnie było nagrać na odcinku negatywa. Ja nagrywam. Bo właśnie pisałem też ludziom, że nagrywam, żeby wbijali, żeby była większa konkurencja. I teraz wam pokażę, jak lamię w parkurze. No właśnie. Kic, kic, kic. Okej, no i kolejna skrzynka. Znowu łuk i znowu syf. Lecimy do kolejnych. Teraz chyba wiem, gdzie są tylko dwie ostatnie skrzynki. Szkoda będzie, jak będziemy mieć wyłącznie tyle itemów. Przydałyby się nam jakieś spodenki, może lepsze. Przydały nam się buty i raczej może lepsza zbroja. Wtedy było wiele lepiej. Takie żelazne kły to by już było szczyt tego, o co mógłbym prosić. No i mam nadzieję, że wygram, a przynajmniej nie zajmę ostatniego miejsca. Liczę na jakąś fajną walkę z kimś silnym, mocnym, ciekawym. No i podążam do kolejnej skrzynki. Skrzyneczka jest tutaj. No, żelazny hełmik możemy zamienić. Ale i tak to nam za bardzo nic nie zmienia. Dobrze, mamy w miarę dużo mięska. Także nie musimy się też bać, że skończy nam się głodzik. I jest strasznie ciemno. Ktoś tu był? Albo mi się zdawało. Nie, zdawało mi się, tu nikogo nie ma. No i ostatnia skrzyneczka, jaką znam na tej mapie. Okej, mamy też budki. Budki sobie założymy. No i co? I tylko cztery. Nie wiem, jak to się pancerze mamy. Nie jest źle, ale za dobrze też nie ma. Liczę, że teraz jakoś zabijemy to. Coś fajnego dropniemy.
Można teraz nauki fajnie lukać, gdzie są jakieś osoby. Ciekawe, ile ten odcinek mi zajmie. Mam nadzieję, że tak 20 minut się uwiniemy i nikt nie będzie sobie jawkował. Ani nie będę musiał nikogo zbytnio szukać. Dobrym rozwiązaniem byłoby pójście na spawna, bo każdy już w sumie z lepszym eku już na tego spawna idzie. Ale nie wiem, jak nam to wyjdzie. Ile mamy strzał? Mamy jedną strzałę. Czyli bardzo skromnie. Nie postrzelamy sobie na odległość. O, jakaś owieczka. Nam się tu odzywa. Pełno piorunów, chyba żadnego nie ma w pobliżu. Pójdziemy na drugą stronę, tam zazwyczaj większość osób się kieruje. Tutaj jakbym szkieleta słyszał. Jezu. Tutaj po prawej chyba ktoś jest, z tego co się orientuje. Wydawało mi się, że ktoś tu był. No tak, na środku chyba ktoś jest. Z tego co widzę. Dwie osoby tu nawet są. Czyżby miały sojusz? Nie. Ta osoba po prostu awkuje chyba. Co oznacza, że już jest martwa. Dlaczego ona tak powoli pada? Okej, okay, teraz chyba jeszcze może ktoś tu by był. Jak mi się wydawało, jest tak, Zax. O, osoba, która się pyta, czy nagrywam. Pozdrawiam. Jak wejdziesz na kanał, to możesz zobaczyć, jak tu właśnie cię gonię. No nie uciekaj, nie bądź jakiś borok. No, mam drewniany mieczyk, patrz, drewniany. No, co za nupek. Dałby się zabić, a nie biega bez miecza. W sumie i tak się nie odwraca, możemy zmienić na żelazny. Jest, posypał się. Miał coś ciekawego, nie wydaje mi się. Okej, okay, zjemy. Mam już drugiego deda, także i tak jest w miarę dobrze. Wyjdziemy sobie na górę i popatrzymy, czy ktoś tutaj czasem do nas nie chce przyjść. Zobaczymy SG list. Ile zostało osoby? O! Elo CTRG82. Ho na spawn. O, chyba tam był, tak mi się wydaje. Tak, jest tam. Ciśniemy, mam nadzieję, że wygram. Tylko trzy osoby to mało do zabicia. Okej, okay, piszę okej. Okay. No to spoko. Biegnę już w jego stronę, żeby ułatwić mu te zadania. Gdzieś tu powinien być. Stanę na shifcie i się rozejrzę. Jest. Fak, fak, fak. Jest, wygrałem. Dobra. Dzięki za odcinek. Trzymajcie się do kolejnych odcinków z Igrzysk. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.